Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu 21% rocznie. Tym razem nie będziemy rozmawiać o inwestowaniu. Na tapetę weźmiemy oczywiście branżę gier, ale z punktu widzenia dziennikarzy, ale też twórcy. Moimi gośćmi są dzisiaj Radosław Nałęcz. Cześć Radek. Cześć. I Tadeusz Zieliński. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o przyszłości samych mediów gamingowych, ale i całej branży gier. Panowie. Dzisiaj znajdujecie się po drugiej stronie mikrofonu. Na co dzień jesteście prowadzącymi programu FOPA w Polsat Games. Zacznijmy od tego, jak zaczęła się wasza przygoda z branżą gier i co się wydarzyło po drodze, że jesteście tu, gdzie jesteście. Oj, to ty masz więcej chyba dłuższą historię. W dużym takim telegraficznym skrócie w 90. W szóstym roku zacząłem pracować w gęblerze. Przez zupełny przypadek przez kolegę trafiłem, dało mi się napisać pierwszy tekst. Moja matka, dziennikarka, pomogła mi go tam, zadjustowała, usunęła błędy ortograficzne. No i w ten sposób się zaczepiłem jakby w dziennikarstwie gamingowym polskim, to była tak zwana druga fala dziennikarstwa, czyli po Top Secrecie i Secret Service i świecie gier komputerowych nastała tam druga fala, czyli właśnie Gambler, Reset i tam jeszcze parę innych pism. To, że tak e, zapytam, ile miałeś wtedy lat, w e, tych latach dziewięćdziesiątych? Dziewiętnaście. A, no ja to młodo zaczęło. Ja, ja jestem mm -hmm. starszy niż wyglądam, <laughs> Jestem jednym z, z, ze starszych w branży, co jest dosyć zabawne. To jest Krzysztof Hibisz GMD. <grym> Krzysztof <Ibiż>, GMD. <game grym> dlatego miałem wyjątkową satys satysfakcję, <grym> kiedy Krzysztof Ibiż przyszedł do naszego programu. To prawda. No i później przez 16 lat byłem dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, no bo do tego wszystkiego doszedł jeszcze Kanal Plus, czyli hyper. Tam nabyłem, że tak powiem, szlifów telewizyjnych, które później zaprezentowały przy pracy z Radzie. Po czym, kiedy media, właśnie mówimy o mediach gamingowych, w 2012 był bardzo, bardzo wielki kryzys tych mediów. Poskładały się pisma, poskładała się telewizja, czyli aż się wtedy hyper. No i wtedy musiałem poszukać nowej nowej drogi w życiu i trafiłem najpierw do CD projektu jeszcze wtedy niebieskiego CDPPL. Potem pracowałem przez pół roku w Rajocie, potem znowu w CD projekcie tylko w czerwonym, gdzie z kolei robiłem grę. Wiedźmina tak, ale mobilnego, który wyszedł był przez rok istniała, istniał, a potem został niestety bardzo głęboko zakopany. Ja grałem Grałem w tego Wiem Wiedźmina. Radziu, szanuję to bardzo. Yy, I nawet oszukiwałem w App Store konto, bo tam na początku beta Szoko. była chyba. Yy, Szwecja i Norwegia. I tak musiałem tak. sobie założyć konto, żeby zagrać w jego grę. Fajna giereczka, bardzo żałuję, że ona jakoś się nie istniała dalej, bo to był bardzo fajny offspin, czy też spin -off właściwie z, z tego głównego Wiedźminowego. No to przy Wiedźminie III też troszkę pracowałem yy. przy marketingu i pijarze. To najśpieszniejsze przeprowadzałem wywiady po portugalsku w Brazylii. A potem trafiłem do hogów czyli do Flying Wild Hog w 2015 roku, gdzie byłem przez następnych 5-6 lat praktycznie, do momentu, kiedy właśnie tutaj współczesne czasy stwierdziłem, że trzeba sobie zrobić w wieku lat 45 coś zmienić w życiu. To jest taki trochę ostatni moment na to, żeby coś takiego właśnie radykalnego zrobić. To jeszcze później chyba troszeczkę sobie pogłębimy, ale tak, w, dużym, tak, tak. w dużym skrócie pojawili się inwestorzy, pojawiły się osoby, które chciały robić grę i zostałem tam zatrudniony jak Head of, head of Project względnie Creative Director, to znaczy jestem dyrektorem kreatywnym i tworzymy naszą własną grę. O której niestety nie mogę wiele mówić, bo żeśmy jeszcze nie, nie anonsowali szczegółów, więc nie będę mógł o samej grze, ale o samym procesie i o, o tym, jak to wygląda od strony, jakby takiej organizacyjnej, bardzo chętnie opowiem. Tak, to do tego przejdziemy. Teraz, Radek, powiedz, jak wyglądała Twoja historia. Tak, powiedziałem, że była krótsza, więc. Czyli jesteś młodszy? Jestem młodszy, ale, ale <grym> zacząłem szybciej, bo zacząłem swoją przygodę z dziennikarstwem w ósmej klasie podstawówki. Wtedy, wtedy zacząłem chodzić do takiego radio lokalnego, które już nie istnieje w Olsztynie, bo stamtąd pochodzę. I pierwszy byłem w redakcji młodzieżowej. Program nazywał się Graciarnia. Raz w tygodniu miałem takie okienko z bratem stryjecznym o grach. Pięć minut rozmawialiśmy o grach. Także uświadomiłem sobie całkiem niedawno, że faktycznie może jakby stażu, w samych takich mediach gamingowych, no nie mam stosunku zbyt długiego, ale na pewno mam bardzo długi staż w mediach ogólnie związany z radiem. Właśnie od tego ósmego, ósmej klasy podstawówki, więc najpierw była redakcja lokalna, potem była redakcja studencka, gdzie mnie o dziwo przyjęli przez cały liceum, tam chodziłem, potem było pierwsze Radio FM, potem po, wyjechałem już do Torunia, ale to nie było to radio, tylko było inne radio w Toruniu, komercyjne, natomiast mieszkałem blisko tego radia, byłem jakby w zasięgu ojca Tadeusza, działania na i cały czas jestem tutaj jakby z Tadeuszem. Mój syn też ma Tadeusz. na imię Tadeusz, więc jestem otoczony Tadeuszami. Natomiast natomiast, no później, później pracowałem w radiostacji w Warszawie, czyli znalazłem się w Eurozecie na Żurawie 6 przez 12 żeby było zabawnie. To taka A propos miejsca, a propos miejsca gdzie, gdzie teraz jesteśmy? No i jakoś Gdańsk, SK, SK Rock, potem Polsat, Muzeum FM i tak jakoś po kolei te, te, te szczeble, powiedzmy, i doświadczenia, ale też kariery nie zaliczałem. No no i w momencie, kiedy dowiedziałem się, że już byłem, będąc zatrudniony w Polsacie, że Polsat w ogóle otwiera kanał Polsat Games, zainteresowałem się, no bo powiedziałem, no zaraz, no przecież ja nic o tym nie wiem, jak to możliwe, że muszę przynajmniej zdobyć numer telefonu albo jakikolwiek kontakt do programowego i jakoś się tam wbić. No i udało się faktycznie wylądować na takim spotkaniu. Zostałem zaproszony na casting. To, że pracowałem w Polsacie, nie, nie, nie dawało mi jakiejś taryfy ulgowej, mhm. więc przeszedłem ten casting. Tam zaproszony do tworzenia dwóch programów. pierwszy był, był to Mistrz Gry, czyli taki samodzielny projekt. Projekt, no i też na jednym ze spotkań, bo wcześniej jeszcze prowadziłem programy o grach w radiu i miałem przyjemność poznać Tade Tadzia przy okazji premiery Flying, we Flying Wild Hog Shadow. Shadow Warrior. Adwójki, tak. tak jest? Jeszcze tego nie wspominałem, że stąd jaka była geneza FOPy, bo stwierdziłem, że radio. Więc rzuciłem na jednym z pierwszych spotkań produkcyjnych, a może chcielibyście, żeby Tadziu Zieliński się pojawił, a tam po drugiej stronie było. Coś takiego, ta, ta, Tadeusz? No pewnie, żebyśmy chcieli. No A i po prostu mieli super chemię tak. na, na tych restartowych takich No spotkania. właściwie zaprosiłem Tadeusza na wywiad. Tak, i dwa trzy tak... razy były wywiady i po prostu tak nam się dobrze gadało, że że Radek. Uznał, że stworzycie że... razem program. Radek już. Radek Bo to Fopa jest twoim autorskim. Po... To FoPa jest naszym wspólnym. Jesteśmy naszy, yy, okay. współautorami mm -hmm. te, tego programu, tej koncepcji. Natomiast no Misz Gry to był taki mój mm -hmm. autorski typ w 100% program. No i Kali w sumie też było twoje bardzo. Y, no deja Vu było takim właśnie pomysłem, żeby wprowadzić na antenę coś co traktuje o retro. Przybliża, jakby, mm -hmm. historię gier, a że, no, z całego rynku widziałem, znałem Tadeusza i wiedziałem, że również za sprawą doświadczenia w hyperze jest to osoba, jedna z nielicznych, która może, jakby, z tej dziennikarskiej strony opowiedzieć o tym wszystkim, którą znam, bo na pewno inni też by się znaleźli, ale, ale w stadzie miałem po prostu chemię i przelot, no, to jakoś tak nam zagrało, że, że zrobiliśmy ten retro-program. To zawsze było bardzo ciekawe, bo, bo Tadzio nienawidzi gier retro i. i znaczy, i... nienawidzi to jest za mocne, cudzysłowie. Ale nie lubię. Znaczy, mm -hmm. ja już te gry grałem i wychodzę z założenia, że skoro już nie grałem, to już nie muszę w nie grać. Drugim ale możesz sobie... o nich mówić. Natomiast opowiedzieć czy jest wielką przyjemność. Tak, tak także, także do tej pory mam też no, przyjemność cały czas pracować jako dziennikarz radiowy, no ale przy okazji też od kilku lat uczę się tej telewizji nie tylko jako prowadzący, ale też miałem epizod jako redaktor naczelny trzyletni. Mm -hmm. <słuch> <słuch> epizod z kanału, kanału Polsat Games, a teraz no, bardziej te biznesowe tematy, jakby takiej mojej codziennej pracy. No właśnie, bo program FOPA jest już tak od kilku lat, Polsat Games też. Ale jak tak spojrzymy się na te media gamingowe, to raczej nic tak bardziej jakiegoś znanego nie ma. Prasa też już raczej gdzieś tam podupada gamingowa. Jeżeli mamy szukać jakichś newsów, no to w sieci na YouTubie. To czy ten kryzys, o którym wspomniałeś z 2012 roku, nie trwa dalej? To, nie, to, to jest bardzo dobre pytanie. I tak i nie, bo z jednej strony ten medialny rynek, moim zdaniem, nie rozwija się w żaden sposób. Nie widzę, jakby, żeby tutaj coś miało wybuchnąć, żeby nagle się pojawiło jakieś medium, które zrewolucjonizuje całą tą, tę, tę, tę część rynku. Ale z drugiej strony utrzymują się te programy, my się utrzymujemy, utrzymują się pisma drukowane. Właśnie teraz przecież PSX Extreme obchodzi 30, 30 lecie 25 lat istnienia 20, i 300, -ny 300, -ny 300, -ny, numer. I 300 to... numer. Tylko to... w skali mhm. prasy, tak? Tylko, no. że to nie jest tak, że na przykład z miesięczników robią się kwartalniki albo już roczniki? Robią się, ale to wynika nie tyle z jakości, mm -hmm. co z tego, że jak sama powiedziałaś, po prostu odbiorca zaczyna szukać w innym miejscu Macy. informacji. Nie da się ukryć, że i media telewizyjne i media drukowane, to są jednak media starych ludzi, no krótko mówiąc, tak? I, i, i że młodzież jest tam ciężko zachęcić. Ona, ona ma od tego Twitcha, ma YouTube'a, TikToka, więc ten krajobraz się tak zmienił, że, że trudno się dziwić też, że te media jakby nie, nie są w stanie nadgonić. One się nie, nie mogą zmienić, tak? Nie zrobimy nagle TikTokowego kanału o grach, który będzie dawał Ci taki sam poziom wiedzy, poziom zaangażowania jak... Program telewizyjny czy w gazecie, który może dokładnie opisać każdą kwestię, tak? No, w TikToku, gdzie tam masz tam, nie wiem, 20 sekund, ile tam jest minuta chyba maksymalnie te TikToki. Nie używasz TikToka. Ja, ja nie, nie, ale już ja jako strefa zaczęliśmy używać TikToka, więc może mnie wreszcie przekonają, że ja też będę na tym TikToku się pojawiać. Zdaje się, że trzeba, bo tam no, rzeczywiście się. Raczej dzieje. trzeba być wszędzie, jako brand, jako marka. No, my jako Polsat Games też tworzymy kanał, śmieje się jakby tradycyjny, czyli adresowany w domyśle dla starych ludzi, bo telewizję oglądają no, starsze osoby bardziej. No, tak 30, plus. to mm -hmm. są jeszcze ludzie, którzy mają, powiedzmy, w, dom, w domu telewizor. Bardzo mocno, jakby. Telewizor podłączony do tak. czegoś innego niż konsola. To jest, do, to jest do, dokładnie, tak bardzo mocno uogólniając, no bo te pre preferencje, przyzwyczajenia też się zmieniają, ale też, no, jesteśmy y, i na Instagramie, i na TikToku, i Facebooku, i na Twitchu, na YouTubie, na każdej platformie, wszędzie tam, gdzie są widzowie, no bo trochę musimy tego widza poszukać i się o niego postarać. Ale ja, 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 ja uważam, że to nie jest tak, że. Ja przechodziłem już wiele razy taką dyskusję, że. O, radio Już umrze, kończy, tak, nie wiem, telewizja umrze. Nie, ono po prostu poszuka miejsca dla siebie. W sensie idea zostanie taka sama, bo zawsze będzie potrzeba posłuchania jakby drugiego człowieka, na przykład w radiu albo jakiejś audycji autorskiej. Rozwój też podcastów pokazuje, że te treści autorskie niewygenerowane jeszcze przez AI są, są cały czas w cenie. ale... <laughs> Moi koledzy graficy wrzucają teraz cały czas z Midjourney ale to już trochę jest przerażające. Ale, ale to są przerażające rzeczy, bo teraz ktoś wrzucił jakieś japońskie takie mhm. twarze, które już naprawdę nie wyglądają jak zrobione przez AI, tylko mhm. regularnie przez grafika. Więc koncept artyści... Więc my jesteśmy jeszcze się, cały tak? czas potrzebni. Tak, więc my jeszcze, my wszyscy będziemy, będziemy potrzebni, natomiast no to jest też kwestia chyba na, na naszego wolnego czasu. Wszyscy są zabiegani, wszyscy są zapracowani, wszyscy muszą walczyć o swoje i dlatego no, z jednej strony rośnie na rynku taka różnorodność, ale też my wszyscy właściwie walczymy. Tak, jak tutaj siedzimy, o ten czas, o uwagę, i musimy rywalizować z gigantami, z Disneyem, z Amazonem, z Netflixem, z Netflixem. Znaleźć czas na granie, znaleźć czas na rodzinę, znaleźć czas na pracę, znaleźć czas na artykuł. No i czas dla siebie. I czas dla siebie, na, siebie na samym końcu. Więc chodzi o to, że. że... Zwłaszcza jak mamy dzieci. Tak, to nie? prawda. Mamy. Radek maję, nie mam. Mnie się zawsze pytają, skąd ty masz czas na granie. Ja mam zawsze prostą odpowiedź, nie mam dzieci. Ale z dzieckiem też byś grał, więc też byś się może. Tak, ale to jest jednak inne granie, jest to inne życie. Ja, ja jednak z racji też wieku obserwuję moich znajomych którzy mają dzieci jednak to jest y, albo albo no, na, się... switchu. Ja, gra, gra radzie, radzie, na Switchu Grać na Switchu no ja przeszedłem Mario Odyssey z, z Tadeuszem z synem właśnie na Switchu teraz Marianna gra już coraz Lepiej gra i teraz siedzą już z bratem, i brat podpowiada jej, co, co ma robić? i w którą stronę ma pójść, ale, ale jest świetna. To taka propos dziewczyn, które grają w gry, to też, to też warto o tym mówić głośno. Za, za każdym razem. I to też trochę taka misja FOPy nam się zrobiła, bo, bo, bo dla nas to jest oczywiste. Natomiast no, my chcemy z tym programem dotrzeć jednak do przede wszystkim niegrających osób, do właśnie rodziców, do osób, które są z, żyją w mocnym stereotypie, jeżeli chodzi o graczy, czy, czy świat gier, czy, czy tego, co one mogą dać. Potencjalnie, bo ja na przykład załapałem się jeszcze w domu na takie zdania: typu Zostaw te gry, one nic ci nie dadzą, a jednak zarabiam no. dzięki grom. I ja się życie. dzięki same grom. Całe zawodowe życie od 26 lat poświęciłem grom tylko i wyłącznie. I, i rodzice są dumni też. I rodzice tego, są dumni. Także to jest cudowne, tak? że można z jednej strony łączyć przyjemne z pożytecznym i, i jeszcze się dobrze bawić przy okazji. To myślę, że jesteśmy szczęściarzami. Aż mi się przypomniały teraz słowa, chyba to były słowa premiera o esporcie, że też właśnie warto uprawiać ten eSport. sport no Na i świeżym wychodząc... powietrzu. Tak, na świeżym, na świeżym ale powietrzu, ale my przejdźmy do e-sportu jednak w zamkniętych pomieszczeniach, że tak powiem, bo e-sport chyba może być taką większą szansą dla mediów gamingowych, no bo tutaj mamy streamy youtuberów, tutaj naprawdę można zarabiać ogromne pieniądze, więc czy ten e-sport jest szansą dla przyszłości mediów gamingowych? Dla mnie w 100% tak, to jest właściwie teraz sobie to, jak to powiedziała, to sobie to uświadomiłem, że tak, że to jest gdzieś ta najbardziej oczywista przyszłość mediów gamingowych, dlatego, że e będzie się rozwijał i będzie moim zdaniem wypierał, prędzej czy później przerośnie, po prostu inne rodzaje, rodzaje, rodzaje grania. Tak jak sport mm -hmm. będzie tak samo duży. jest moje przewidywanie i patrząc na to, jak się rozwija cała branża e sportowa a patrzę na nią od samego początku, bo po się organizowałem pierwsze Mistrzostwa Polski e-sportowe w 97 roku, w Quake'a i w Starcrafta, żeśmy robili tam wtedy Tekena, jakieś takie dziwne rzeczy mm -hmm. W ogóle no, z perspektywy czasu, akurat strzelanie to się utrzymały do teraz tak, tak samo. Tak. Patrząc na to, jak to się rozwija, to nie mam w ogóle żadnych wątpliwości. Tak? Już zaczyna trafiać pod strze strzechy. Już się zaczynają interesować nim kanał sportowy, nie wiem, media takie tradycyjne, zaczynają zauważać, że ten e sport istnieje, zaczyna o nim mówić premier. Chyba e, to... nawet były transmisje liczył Le Le w Legends. Mm -hmm, tak, to, to, tak. to to zaczęło się właśnie od Polsatu. I to, mm -hmm. to, to... Polsat zawsze inwestował w, w o... gry, w e sport, jakby tak. nie bał się w ogóle. W 2015 tego, ma... roku pamiętam, jak się zaczynało. W ogóle, to uh -huh. Piotrek Grzak jest wielkim fanem League of Legends i graczem. Uh -huh. Bardzo chciał ściągnąć ligę do telewizji. Trafiła ona wtedy do Polsatu Sportu. O ile pamiętam, to były takie pierwsze roczne uh -huh. w telewizji, transmitowane rozgrywki e sportowe w polskiej telewizji. No i stąd się zresztą też wziął Polsat Games, jakby to było wyrosło w tą stronę. Uh -huh. To jest dokładnie przykład tego, tak? Najpierw to były relacje na jakimś kanale. ze sportem tradycyjnym. Ze sportem tradycyjnym. Było zabawnie. A potem nagle z tego wyrósł własny kanał, tak? A co będzie dalej? No to się będzie rozwijać. Niezależnie od naszej przyszłości, niezależnie od przyszłości, Polsatu, niezależnie od przyszłości cnn czy jakiegokolwiek ISPN, tak jakiegokolwiek innego kanału, e-sport się będzie rozwijał, będzie rósł, będzie go coraz więcej i będzie się robił coraz bardziej na, na równi z sportami tradycyjnymi. No cały czas jakby mówimy też o polskim podwórku, prawda? No bo wiadomo, ja że jeżeli popatrzymy na Koreę. Ja mówię o globalnym. Tak? Ja mówię no to o globalnym. tam już jest to trochę. Tak, ale Korea jeszcze, jest cały czas większa. Na jeszcze, na jeszcze w wyższym poziomie, tak? Natomiast no, mi się podoba, że przede wszystkim profesjonalizujemy się w Polsce, że, że faktycznie mamy kanał, że jest telewizja dedykowana na esportowi co też pociąga za sobą określoną jakość produkcyjną, że, że, że już dawno ten esport wyszedł z takiego pokoju, tak? tylko już ma, 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 ma takie ambicje, żeby wejść faktycznie pod strzechy i być równoprawnym sposobem na spędzenie wolnego czasu, więc to mi się bardzo podoba. Cieszę się w ogóle, że możemy właśnie o grach rozmawiać już bez jakiegoś takiego, ja wiem, zaczerwienienia na twarzy, tak, a on gra, czyli jest coś z nim nie tak na przykład, znaczy, nie? Wiesz, to, że tylko że jest to Taki te, że to już jest temat. Tak? Bo, że jesteśmy mhm. tutaj zaproszeni i że rozmawiamy tutaj o grach jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo gaming, tak. szeroko pojęty, e-sporty też, no bo z tym też jesteśmy związani, jak daleko to doszło, tak? To jest 20 lat, a porównaniu podejrzewam, że z kinem, któremu za, za, zabrało to pewnie z 50 lat, to, to i tak całkiem nieźle nam idzie. Jesteśmy już więksi niż jako branża gra, growa, szeroko pojęta, jesteśmy więksi od kinowej od 10 lat, mhm. 15, tak? Zjadamy i, i rok w rok rośniemy. Teraz jest pierwszy rok, o ile pamiętam, Historii, w ogóle, w którym branża nie urosła o 20% od 20 paru lat. Tak? Także to pokazuje, z czym mamy, z jakim gigantem mamy do czynienia. Trudno się temu dziwić, bo to zawsze będę powtarzał. No, gry są interaktywne. Film nie jest. Film to jest półtorej godziny, czy nawet wydarzenie sportowe. Tak, tu sobie siądziesz, obejrzesz. Tutaj obejrzysz sobie wydarzenie spo sportowe, a potem, co mówisz, doświadczenia, natychmiast lecisz do, do, na <śla> boisko i grasz sobie w to samo. Tak, <śla> co, co raczej nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy fani piłki nożnej natychmiast po meczu obejrzanym biegli na boisko, żeby właśnie. Wiesz, wyzwolić swojego, swojego mm -hmm. wewnętrznego piłkarza, a my to robimy i mamy to, to jest bardzo bezpośrednie, bardzo blisko człowieka i jest bardzo dostępne, dlatego przewiduję, że to będzie rosło tak samo, jak rośnie teraz. Tak, no to na pewno przechodzimy jeszcze cały czas gdzieś tam problemy wieku młodzieńczego, jeżeli chodzi o profesjonalizację, czy, czy o same drużyny, czy problemy porze, tam jest, tam problem jest jest organizacyjne. logistyczne, organizacyjne, ale to też trzeba pamiętać, że cały czas to są bardzo młodzi ludzie. Dla wielu z tych osób to jest po prostu pierwsza praca i trzeba sobie przypomnieć siebie w pierwszej Pracy i różnego rodzaju dolegliwości wtedy doskwierały. Natomiast no, idzie to tylko i wyłącznie w stronę rozwoju i. E Sport się profesjonalizuje z roku na rok. Mm -hmm. Z roku na rok widać coraz mniej syfu takiego głupiego, tak? takich wiesz, że ktoś komuś nie zapłaci. No, w polskiej miejscach zdaje się, że to jest akurat cały czas notoryczne, bo co i róż widzę jakiegoś po jakiś post zawodnika, który myślał, no ta organizacja nie zapłaciła, no ta organizacja nie mm -hmm. zapłaciła. Problem to, co powiedziałem właśnie z organizacjami w ogóle, i to jest globalny problem, taki, że tam cały czas jeszcze brakuje pieniędzy. Jeszcze cały czas nie ma pieniędzy na utrzymanie tych, tych zawodników, tak? Są takie byty, jak na przykład to, co robi wspomniany League of Legends Riot, tak? Czyli oni robią ligę, która utrzymuje zawodników, oni płacą zawodnikom za granie, a to i tak nie oznacza, że teamy, i to też największe uznają, dodajmy, że Szalkę 04, tak, czyli bardzo znany klub sportowy, wydawałoby się, że z dużymi pieniędzmi, ostatnio sprzedał swojego slota w lidze europejskiej League of, League of Legends, bo nie było ich tak na utrzymanie tego teamu, a 15 milionów dolarów to nie chodzi, więc yy, tak jak mówię, no, największy problem w ogóle dla mnie teraz, jeżeli chodzi o e-sport, to nie jest jego rozwój, tylko to jest za rozwojem, nie nadążają jednak te pieniądze że jeszcze nie ma tych pieniędzy, które tam są potrzebne. No już się pojawiają, widać tych tytularnych sponsorów, tych największych eventów, nie mówię teraz znowu tylko o Lidze, tylko mówię już szeroko i o Counter-Strike'u, i o Docie, i o innych sportach. Rocket League na przykład, tak? samochodziki rakietowe. Kto mm -hmm. by pomyślał, że w ogóle zrobić się sport z samochodzików rakietowych, które grają w piłkę nożną? No tylko teraz mówię, no muszą za tym nad nadążyć te wszystkie organizacje i przyjść te duże pieniądze, które są już w w sportach tradycyjnych. No e sport to rywalizacja. My lubimy ze sobą rywalizować. Polacy generalnie są takim narodem, też polscy gracze, którzy lubią wyzwania. Lu... Są świetni we sportie. Grać w gry i podbijać i stawkę i osiągać coraz lepsze wyniki, więc no, jeżeli chodzi o nasze poletko, to, to myślę, że jest yy, i dużo do zrobienia. Cały czas pewnie można jeszcze z czymś oryginalnym wyskoczyć na tym rynku, bo to jest właśnie ta, taka rozmowa, jak zrobić taki dobry e jak, albo jak zaprogramować w ogóle grę, wymyślić grę, która stanie się dobrym e i doszliśmy do wniosku, że chyba nie ma, znaczy, e, nie ma złotej, na, na złotej to recepty, bo to chyba na każdą, na żadną grę nie ma złotego tak, przepisu. Nie ma takiego przepisu no. na Wie sukces, tak. nie, ale jest, jest. A no jest to, jak masz. Na to jak zrobić, jak zrobić pieniądze na grze? To, to teraz proszę słuchać proszę słuchać, trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy na marketing. <laughs> I zrobić w miarę dobrą grę. Znaczy nie może być totalnym śmiercią. No właśnie, tak. bo jak będzie miał supermarketing, ale gra się nie obroni jakością, to jej nie sprzedaż. Ale ona no. się sprzeda zanim wyjdzie. Na tym polega... A, na, na, tym polega na tym polega obecnie urok mm -hmm. robienia gier, że te gry się sprzedają. Dlaczego mieliśmy zacząć od cyberpunka, nie zaczęliśmy. Dlaczego cyberpunk, nie chce mieć porażka, bo to żadną miarą nie była porażka, ale jego wielkie problemy, które oczywiście znamy, dlaczego na końcu dla tej gry nie były katastrofą. Dlatego, że ona zarobiła na siebie przed mierą 9 milionach preorderów, które mm -hmm. poszły zanim w ogóle ona się pojawiła na rynku. Ona już była, ona już była zwrócona. No ona potem... już zdobywała nagrody za najlepszą grę, mimo że nie została wydana. Ale to jest norma. Wiesz, że tak? nagrody mm -hmm. takie właśnie na, na zachętę, to, jest, okay. to nie jest na, za najlepszą grę, tylko na najlepszą grę targów. Mm -hmm. I, I to jest jednak delikatna różnica mm -hmm. pomiędzy nagradzaniem, wiadomo, że to nie jest już wydawanie na, na przyszłość, tylko to jest za to, co pokazali jak dotąd i za obietnice, które dali. No Ja mam swoją zdanie, swoje zdanie na temat cyberpunka i tedy projektu tego, jak się, jak się tam zachował koniec, to się i tak, i tak o tym ludzie zapomną. Tak? To oni wypuszczą następną grę, która będzie dobra, bo to będzie wiedźmin, i będzie dobry, już nie będzie rozmowy o cyberpunku, a cyberpunki tak na siebie zarobił, a i tak się sprzedaje dalej, a teraz ma całkiem niezłe opinie, bo go jeszcze spaczowali. Pamiętaj też, że to jest jakby też bardzo wyjątkowa rzecz w grach, tak? że gry wychodzą. Te, to teraz dzięki internetowi jest w ogóle możliwe, jest to pewna patologia, ale też z drugiej strony. Znaczy, coś normalnego dla że, tego rynku. Dla tej, że możesz dla wydać tej grę, która jest słaba. A potem mieć odkupienie. Słynne No Man's Sky, tak? Taka, jeden z największych kandali w ogóle w historii e, gier. Gra, która była zapowiadana bardzo hucznie przez Sony. Robiona przez mały zespół. Robiona przez bardzo mały bardzo zespół. Bardzo mały obiecująca zespół. obiecująca absolutnie kosmiczna, dosłownie kosmiczną mm -hmm. skalę gry. Tak? Cała, cała galaktyka, wszystko unikalne, granie z innymi ludźmi. Gra wyszła katastrofa, tak? Okazało się, że dowieźli 40% z tego, co obiecywali, do tego były błędy, jeszcze gra nie wyglądała dobrze. Następne trzy lata poświęcili na dopracowywanie tej gry. I wyciągnęli ją tak, że ona jest w tym momencie gigantycznym sukcesem. Każdy dodatek, mm -hmm. który wydają, jest przyjmowany w ogóle z kura optymizmem. Oni mają same dobre opinie od czasu, kiedy całkowicie schranili, wyciągnęli to wszystko do góry. No i przy... I mówiąc, to samo robić CD Projekt. Teraz z... dowieźli wszystko. To, co mm -hmm. było kiedyś Dobie... na papierze, I dowieźli, tak. dowieźli wszystko. I, i też jest no, tak... tylko w no? super fajne. I tutaj dochodzimy do tego klucz, czyli tego, jak się robi gry. To jest jak, żywy organizm. Jak trudne jest robienie gier, jak nieprzewidywalne jest to. Ja zawsze będę powtarzał, wszyscy producenci mówią, można za, za, zaplanować produkcję tak, żeby nie było crunchu i żeby nie było tych nadgodzin. Po czym ci sami producenci mówią, no, do momentu, kiedy nie będziemy mieli daty premiery. Jak masz datę premiery, to będziesz albo crunchować, albo przesuwać datę premiery, bo nie da się dobrze zaplanować procesu produkcyjnego tak, żeby wszystko uwzględnić, bo cała materia robienia gier, raz, że jest dużo bardziej skomplikowana, niż się ludziom wydaje, czyli to, że dostawienie lampy to jest tam, dostaw lampę. Nie. Dużo więcej niż po prostu dostawienie lampy. Lampę trzeba zrobić, trzeba kodować, trzeba zrobić do niej, nie wiem, plan, jak, żeby jak naciskasz guzik, to żeby się włączała. To nie są jakieś strasznie, strasznie skomplikowane rzeczy, ale to nie jest tylko i wyłącznie dostaw lampę. I to jest jeden wątek, a drugi wątek jest taki, że to wszystko jak już wchodzi do gry, bardzo często się okazuje, że to nie pasuje. Tworzenie gry jest procesem iteracyjnym. Cały czas jakby robisz kolejne wersje tego samego, kolejne wersje tej lampy. Ta lampa, która na papierze wydaje się super prostą rzeczą i będzie świetnie działała, będzie fantastycznie oświetlała pomieszczenie. W pomieszczeniu okazuje się, że rzuca zbyt cień, że ma nie ten kolor światła, że coś tam je oddaje. Lampa jest prostym przykładem, ale to możesz sobie przełożyć na jakąkolwiek mechanikę. Wymyśliliśmy mechanikę skakania. I się okazuje, że ona jest, nie wiem, o 2 centymetry za niska w stosunku do półek, na które musimy skakiwać, więc trzeba w tym momencie albo zmienić mechanikę skakania, albo wszystkie półki obniżać. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile roboty jest najmniejszym główienkiem, za przeproszeniem w grze, i ile rzeczy trzeba powtarzać, mimo tego, że się wydawało, że one już są dobre, bo w pewnym momencie produkcyjnym się okazuje, że nie nie są. Test fokusowy, tak? Ludzie zagrali, stwierdzili, nie bangla. No i co możesz zrobić? Możesz zostawić mechanikę, która nie bangla, albo rzeczy, które nie banglają, i liczyć się z tym, że potem dostaniesz, Minus jeden do oceny, bo to jest słabe, albo siąść z powrotem do, do deski kreślarskiej, przeprogr prze, przeprojektować, przeprogramować i zaimplementować od nowa. Miesiąc roboty. Hmm. Znaczy, ja, ja mam, mam tę przyjemność, zdarza mi się grać często przed premierą w tytuły. Etycznie, no, ciężko jest ocenić w ogóle grę, proces recenzencki i jakby to trzeba umieć. I tak jak są te silent reviewsy, kiedy to zamknięte grono no, specjalistów, ekspertów dostaje tytuł i pomaga też deweloperom tworzyć grę, też ocenić, jak wysoko powinien być postawiony ten murek, bo oni po prostu to wiedzą. Natomiast trochę broniąc tematu cyberpunka, ja widzę, w jakim stanie są dostarczane gry i to jest generalnie jakby coś, co jest powszechne w branży. Trochę jest tak, że przed premierą wierzymy w to, recenzując grę, że, że jeszcze przez ten miesiąc czy dwa miesiące Day One Patch fiduje te mankamenty, które już recenzenci powiedzmy nawet niezbyt biegli, ale, ale, ale zobaczą. Ale na przykład tak jak mamy te przykład From Studio, From, so, from, from software. software. Też mam swoich wyznawców, też to jest gry, każda poszczególna gra jest uznawana za wydarzenie They dekady. mówimy o Souls, e... Souls tak, like, tak, Elden Ring. Tak. Tak, tak. Elden Ring tak? Natomiast no, jak ja grałem w Elden Ringa, to jechałem całą mapę z konia, a jechałem na koniu, więc But po prostu kon się nie wyświetlił, nie wyświetlił, tak, a, a, a był niewidzialny, no. więc no jakby mi się na przykład Cyberpunk bardzo podobał i ja właściwie grałem od samego początku, jeszcze przed premierą Cyberpunka i trafiłem tam dwa błędy, więc faktycznie grałem na PC, -cie. To, o czym rozmawiamy, to też wersje to jest, konsolowe. To, jest, to, jest to był największy problem tej gry. Natomiast te obietnice z początku, czyli tego mrocznego świata przyszłości, w moim przekonaniu to wszystko było zrealizowane i ten świat był przepięknie wykreowany, zbudowany i atmosfera tej gry, muzyka, cutscenki, no animacje, się dialogi, to się ale wszystko, wszystko zgadzało. Tak? Była jaka była i, i to e, bardzo zaszkodziło polskiej branży. Bardzo dostali po uszach, ale to nie było coś, co się nie dzieje, w sensie w innych studiach, tak, czy w przypadku innych premier. Tylko wiesz, to tutaj była e, they were the chosen one i stąd się wzięło w ogóle jakby całe to, cała ta sytuacja, ten, ten niesłuszny hejt w bardzo wielu przypadkach, bo e, on się wziął z tego, że, że, że CD Projekt był tym wybranym chłopcem, ukochanym przez fanów, który jest najbardziej cool studiem z wszystkich, tak, i oni gdzieś zawiedli te, te pokładane w nich nadzieje i, i stąd był taki backlash, stąd była taka reakcja na mhm. to, a to co Radek mówi, to jest prawda, to nie, nie CD Projekt jeden daje nieskończone czy nie Niestety nie, nie projekt jeden robi takie numery. Bardzo wiele takich sytuacji się zdarzało. Ja kiedyś miałem dawno temu bardzo, ale dostałem do zrecenzowania wersję gry, która jak później wyszła, to to, co wyszło, to było zupełnie co innego niż to, co ja grałem, mm -hmm. recenzując grę. Nie wiem, jak to raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło przy pewnej strategii. Ja byłem w ciężkim szoku, że to jest w ogóle możliwe, że dostałem coś z innymi w ogóle mechanikami, których tutaj nie było, a w pełnej wersji były. Mm -hmm. ja, tak, że... ja, ja dostałem kiedyś taką grę do recenzji, gdzie były dwie strony a cztery błędów potencjalnych, bo nie Zostajcie na, na to uwagę. Mm -hmm. I to jest dla mnie ok. To bo okay. oni wiedzą, że to naprawią, tak? tak. Bo, to, bo, mm -hmm. bo to są błędy, które już są wrzucone do, do QA, -a, mm -hmm. już nad nimi na, na na To jest day one patch, właśnie. Tak? Ale to, tam było wszystko. Wszystko, co można byłoby sobie przy okazji gry wyobrazić, tak? No dobrze, to słuchajcie, no zamknijmy już ten temat CD-projektu i Cyberpunk'a, ale przejdźmy właśnie do tej polskiej branży gier. No, my trochę tutaj w strefie inwestorów patrzymy się z inwestycyjnego punktu widzenia. Ma, ja mam wrażenie, że inwestorzy no, widzą tylko CD-projekt. Techland, ale on nie jest, nie jest notowany. Nawiedziem. Chcieliby Eleven... go zobaczyć. <laughs> i Eleven i, i jeszcze People Can Fly. To poczekaj, jeszcze bym dorzucił do tego chyba Creepy Jar. Creepy jest Jar, jest, przeszedł nawet na główny rynek. Eleveny wymienialiśmy. Tak. Farm 51? Jest, ale, ale no. ostatnio słabiutko. Tak? No cały czas nie wiadomo, co jest word, y... World. World 3. 3. Tak. Ona ma coraz lepsze opinie, to tak, nawiasem do inwestorów. World a grałeś? Nie grałem, ale uważnie śledzę projekt, bo jest mi bliski. Mm, a komu... CI Games? CI Games jest notowany na głównym rynku. No, no i teraz Gamescom i będzie Lords of the Fallen 2. Tak, tak i tak. chyba prezes się zmienił, także. Nie. Nie. Znaczy nie, prezes jest ten sam, ale prezes tam jest ten... zarządzający, znaczy to teraz tak? będzie, Spółka wchodzi na jeszcze londyńską giełdę, będą spółką europejską. Tam różne rzeczy się I, dzieją. Wiesz, to jeszcze w polskiej branży gier jest to jeden bardzo ważny podmiot, no i jest to jednak, jakby nie było. Playway, tak? Aha, no tak, tak tak, to tak, tak, Oczywiście. I ja. Byłem wielkim przeciwnikiem Playwaya na początku, po czym jak zobaczyłem, bo też na początku Playway działał w bardzo drakoński sposób. Mieliśmy Krzysia w programie, rozmawialiśmy z tak. nim i jest to niesamowita osobowość. Naprawdę jest to wyjątkowo, no, i robi wrażenie człowiek po prostu. Tak jest absolutnym wulkanem energii. W głowie się nie, nie, nie Człowiek, jeści. który jest online cały czas właściwie. Jest, 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 jest ADHD, pracy. adhd, ukierunkowane mm -hmm. adhd. Bardzo mm -hmm. niesamowity. I tak jak na początku byłem przeciwnikiem, tak potem stwierdziłem, że jednak Krzysiek się bardzo mocno przyłożył do, do rozbudowania tej branży w Polsce, bo dał szansę bardzo wielu studiom, które nigdy w życiu by nie zrobiły gry, na zrobienie tych gier. Teraz, tak jak kiedyś mieliśmy, tak powiem, odpady po CD projekcie i po Techlandzie, czyli było tak, że CD Projekt, Techland kończyły projekt z niego, pączkowały na tych tak, też firmy. Tak. tak przecież po Playwayu jest to samo, tak? No Movie Games gdzieś wy, wywodzi się poniekąd z Playwaya też, tak? Łączą się gdzieś, rozeszły im się drogi, ale też się jakby stąd się to wzięło. Nie ale też mi... się rozrastają. Na... Tak, I tam się jest sporo z tak? grupy kapitałowej nic fajnego, że wszystkie te firmy, ja przede wszystkim zawsze będę bronił symulatorów. Obecnie gram w Power Wars Simulator, który akurat nie jest playwayowy, co najśmieszniejsze, tylko w ogóle angielski, co mnie zaskoczyło. Taka firma z Anglii to robiła. Temat w, w ogóle z 25 lat, jest jakimś strasznie doświadczonym deweloperem, który nigdy nic nie robił wielkiego, a tutaj nagle zrobili mm -hmm. symulator Karchera, tak? A, to ten to sym simulator, symulator. Tak. Genialna rzecz, genialna rzecz. to jest. On na Steamie tam widziałem, że podbił któregoś razu na festiwalu. No teraz przede wszystkim jest za darmo na Game Passie, więc a, mm -hmm. i zacząłem grać na Game Passie. Więc ja jestem w ogóle fanem symulatorów, nigdy nie wieszałem na nich psów. Uważam, że jeżeli ktoś czerpie radość z tego rodzaju gry, to to jest najfajniejsza rzecz, jaka może być, i nikt inny mu nie mówi, że nie powinien czerpać tej przyjemności. To prawda. Jednocześnie i Playway i Movie Gamesy zaczęły od tego odchodzić i zaczęły robić gry tak, tak zwane quality, tak bardziej zaczęli wchodzić w jakość. To jest strasznie fajna rzecz, naturalna kolej rzeczy, że na czymś się dorobili i teraz zaczynają robić ambitniejsze rzeczy. Ogólnie to ta nasza branża cały czas jest bardzo prężna i cały czas te nieskończone pokłady, moim zdaniem, do korzystania. No tak, to można. Jakby też przełożyć na świat pozagamingowy, bo jest też wiele firm na rynku, gdzie właściciel zaczynał od budy, szczęki i nagle. Dosłownie, w, tak. tak. Po 20 latach siedzi w. W wielkim piórowcu przeszklonym, w takich historii też polska współczesna gospodarka zna wiele. Ja znam taką osobistą, osobiście znam taką historię z gamingu. Znaczy, jedna z tych największych firm mm -hmm. do została za założona dokładnie przez gościa, który na początku siedział w szczęce i sprzedawał gry prowadzone z Niemiec. Mm -hmm. jest... Okej, okay, ale zaczęliśmy od tych, że najbardziej kojarzymy te największe spółki, które robią te większe gry. Teraz pytanie, gdzie jest miejsce, czy gracze chcą w ogóle dostawać te mniejsze produkcje? To są generalnie wszystkie chyba tytuły Indii, które, które mm -hmm. No i pytanie, czy jest na nie miejsce. No właśnie. są, zdecydowanie. Teraz mamy moment premiery Midnight Express. Jakub Zwinel, Midnight, tak. to jest jakby gra tworzona przez jednego człowieka. początku taki mm -hmm. jest tak. też marketing, tak? Natomiast gdzieś tam, gdzieś tam na początku. Natomiast no, jest taki tytuł, to jest tytuł, którym zachwycił Kuba cały świat. To jest właśnie to małe studio, ten wręcz jeden człowiek, który jest w stanie zrobić coś, co przysporzy mu i uznanie branży, ale też da realny zysk. Tak samo Fobia. Papetura. Jak powiedział jeszcze Fobia i kar Karion, który właśnie mi się po pochwalił Sebastian, że w końcu do niego przyjechała jego baw. Więc wiesz, no mała gra, która dostała Baftę za, mm -hmm. za, za najlepszy debiut. Roku. Nie tylko jest na to miejsce od strony odbiorców, ale jest też bardzo, bardzo duże ssanie ze strony krytyków. A to się bierze z tego, że duże firmy nie podejmują ryzyka. Duże firmy nie bawią się w ryzykowne projekty, które mogą nie zażyć. Indykom to nie robi. Indyki robią wszystko. Indyki robią gry, które tak? gra o w przepuszczaniu ludzi przez, przez granicę na przykład. Która nagle okazuje się jakby takim no, dziełem sztuki, tak? sztuki. Jest uznana no, jakby przez cały świat. Tak? Gra zrobiona Czy... z papieru. Tak, dosłownie z papieru. Tak, tak, tak. Więc, więc takie rzeczy no, zdarzają się. No, Minecraft właściwie Minecraft, jest grą zrobioną przez mhm. jednego człowieka gdzieś na samym Początku, tak? A Indie to jest też miejsce, w którym dużo łatwiej można pożenić to, czym gry są. To ja zawsze będę bronił. Gry są sztuką i zawsze będę bronił tego. Ale są, są sztuką użytkową, w związku z czym nie wszystkie z nich, wszyscy gier uznamy za taką sztukę, sztukę. Indie, gamingu masz sztukę wysoko. Tam znowu jest miejsce i jest odwaga na to, żeby, żeby zrobić grę, która jest po prostu sztuką, a nie tylko i wyłącznie wykalkulowaną maszynką do zarabiania pieniędzy. Chcesz zrobić przepis na, 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 na grę, tak? Zrobić dobrą grę gamers the service. To jest. Przepis w tym momencie, nie e sportową, tylko Gamers a Service, którym robisz. To śmiałem się ostatnio, bo gram teraz taką jedną strzelaninę, tam się sprzedaje skiny do broni, tak? mm -hmm. czyli skórki to, jak broń tak. wygląda. Patrzę, jest nowy karabin, na który jest narzucony shader. Shader to jest to, jak generalnie się tam układają światła i tak dalej. On jest zrobiony tak, że jak się obraca tą broń, to w tle się tam nie rusza obrazek, tak jakby tam. Nie kłamiąc, patrząc teraz na, na to, jak moi graficy pracują, dwa dni roboty grafików sprawnych. Naprawdę, dwa dni robocze Wrzucasz coś takiego na rynek, tak, na ten market w grze i w ciągu miesiąca zarabiasz na tym 200 tysięcy dolarów mhm. albo 500 tysięcy dolarów. To jest sposób na zarabianie hajsu, tak? ale to nie jest sposób na robienie sztuki na przykład. I nikt, kto chce zarabiać pieniądze w takiej skali nie rzuci się na zrobienie gry o górze na przykład. Tak wie, że jest gra, w której się jest górą po prostu. Nic innego nie robisz. Jest góra. Na niej coś tam rośnie, a ty na to patrz. Myślę, Można? W Game Passie spodobał tytuł, gdzie rozpakowujesz pudła. Unpacking, tak. To... W sensie takie doświadczenie przeprowadzkowe, że po mhm. prostu masz pomieszczenie, masz kartony i musisz poustawiać wszystko w tym pomieszczeniu. Tego typu okay. gry są. No. I tak ta, takiej gry nie zrobi żadne wielkie studio, bo bo za duże ryzyko. Bo, to, mhm. bo nikt ci nie kupi przede wszystkim, tak? Bo to nie jest materiał na, na brand w stylu Ubisoft, czy elektronika czy, czy, czy nie wiem, Microsoft Studios. Oni czegoś takiego nie zrobią, bo nie pasuje do. Ich portfolio w ogóle. Mhm. Tak, Tak, tak. No, ale to też to już jest jakby skala firmy i, i moment, w którym już nie znasz każdego pracownika po imieniu. Ale po takich dużych projektach, tych największych, faktycznie zawsze jest ten odpływ ludzi. Z jednej strony myślą o założeniu swoich firm, ale też jest tak. wiele osób, które są po prostu zmęczone mhm. i chcą zrobić coś, na co mają realny wpływ. Że nie są tylko rzeźbienia tego kamyczka przez 6 lat, ale, ale są ludźmi, którzy mogą powiedzieć, że są faktycznymi autorami. Od A do Z. Mm -hmm. Moja motywacja, nawiasem mówiąc, dlaczego też z schogów po tych pięciu latach? Mimo, że było mi tam super i to była super fajna bezpieczna firma, praca. Super bezpieczne mm -hmm. miejsce. Do tego pracowałem przy tym fajnym projekcie, który zaraz wychodzi i przy, przy i za którego trzymam kciuki, aż mi bie bieleją kłykcie, że za, 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 zacytuję klasyka. I poszedłeś na swoje i po co ci to było? <śmiech> no <śmiech> to nie. No, tak, ale z drugiej <laughs> strony. Żody na żołądku. Żody stres, że stres tak, tak. włosy tutaj śliwe, widzę. Śliwe włosy, Akurat cały czas się udaje utrzymać. Pojawiły się zmarszki, a proces był odwrotny przecież. Ale nie żałuję. Nie żałuję dlatego, że tutaj mam wpływ na to, co robię. Mm -hmm. Dlatego, że tutaj wiem, że nie jestem tylko i wyłącznie trybikiem. I to w akurat w moim teamie, który ma tam 20 osób. Każdy z nas ma takie, ten, to, taką rolę. To jest normalne, że w tych małych studiach nie, nie masz struktur strasznie wy, wyciągniętych wertykalnie, że one są zwykle bardziej horyzontalne. Każdy ma wpływ na to, jak się gra rozwija. Ostatnio grafik, nasz koncepciarz zwrócił mi uwagę na to, że jakaś tam mechanika u nas w grze jest trudna w obsłudze. Na skutek jego opinii myśmy całkowicie to przerobili. To jest znowu to, to o, 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 o czym Ci mówię. Mieliśmy gotową mechanikę, on zwrócił uwagę na to, że to się słabo używa, że on tego w ogóle hmm. nie korzysta, bo mu się nie, nie fajnie w to gra. Więc żeśmy to przebudowali, co trwało miesiąc ekstra pracy. Dlatego, że dostaliśmy feedback i okazało się, że on nie był jedyny w ogóle, tak? Ale to był po prostu bardzo sensowny film, on po prostu pokazał bardzo doraźny sposób, dlaczego to powinno zostać zmienione. Mówię miesiąc w plecy, ale z drugiej strony, on się przyczynił do ulepszenia gry, a gra generalnie jest dużo lepsza niż była te dwa miesiące temu. Dobrze, to jeszcze, panowie, kończąc troszkę branżę gier, zaraz przejdziemy do Was, bo już widzę, to że macie bo... ochotę. Szukamy inwestora cały czas. Wiesz, <laughs> 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 macie ochotę opowiedzieć jeszcze dalej swoją historię. Powiedzcie mi jeszcze, co wy sądzicie w branży gier o takich usługach właśnie jak. Game Pass, ale też no nie wiem Google Stadia, który miało być jakimś wielkim przełomem, a no chodzą plotki, że zostanie ona zamknięta. Tak, czy znaczy, Microsoft? Nazwę Uja to się, Uja się e nie? Była taka konso to Uja. konsola, tak? Czy czekaj, co to było? było parę takich systemów. O tak? ja, jakoś coś w tym stylu. To też miało być Mesjasz. Ouja, ale Ouja to e jest ta plansza do wywoływania duchów, więc... <grym> nie, 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 to jeszcze... Wija <grym> <grym> Board to się nazywa. Aha. Nie pamiętam, chyba nie pamiętam, no, jak to się nazywa. No, dlatego to jakby jest miara tego sukcesu. Game Passy, to są dwa zupełnie różne... No tak, bo Game Pass to jest abonament. Stadia też jest gdzieś abonamentem, tylko że raz, że jest abonamentem, a jeszcze do tego wszystkiego musisz kupować gry. Więc to już na starcie było mm, mm -hmm. bardzo mocno nie. Musisz mieć szybki internet. Dwa, musisz mieć bardzo szybki internet. Trzy, no tam ludzie mówią, że da się grać w chmurze i że to już jest spoko. Ja nawet grałem też w cyberpunka. Ty też z... ty nawet grał w ten spokój. I spokół. w, w Assasina hmm. Valhalla. Ja jestem cały I czas... I dawał radę, ale... Ja jest... Ja jestem hardkorowcem, ja potrzebuję mojego peceta i żeby to było lokalnie. Ja jestem strasznie dozerwany jeżeli chodzi o Game Passa. Z jednej strony jako użytkownik, no to najlepsza rzecz na świecie. Płacę 50 zł miesięcznie, dostaję gry, teraz sobie właśnie Power PowerWasha nie musiałem kupować, bo, bo wpadł na Game Passa. Teraz mam chyba, nie 3 czy 4 gry z Game Passa zainstalowane sobie cały czas odpalam i sobie mnie tam pykam. Natomiast jako twórca, wiesz, no jak się nie dostanę na Game Passa, to słabo. I istnieje szansa, że będzie się to coraz bardziej rozwijać, bo te usługi są po prostu sensowne dla użytkowników, no sensowne sobie kupować za 50 zł abonament, czy nawet niech będzie dwa abonamenty za 100 zł i wydajesz 100 zł miesięcznie na granie, mm. niż kupujesz jedną grę obecnie za 269 albo 300 i masz jedną grę. Tak, A tutaj masz, masz tych gier ile chcesz. No, tu ty... no, nie ile chcesz, ale no, masz nie bardzo... przejdziesz tego, no, nie masz nie tyle prze, życia, nie tak? Nie przegrasz, tak? Jak Że, kupisz sobie, tak, nie, wygrasz nie, nie wygrasz tego. Nie wygrasz tego tak? wszystkiego. Nie wypatrzysz nie ma, nie ma ty gier Nie żeby, żeby, żeby <laughs> wszystkie te gry z Game Passa, no może jak ktoś by się uparł, to tak, to to zrobi, ale taki zwykły człowiek to nie, nie ma dość czasu w życiu po prostu na to, żeby to to wszystko ograć. A tam są przecież świetne tytuły, które od lat mhm. bawiły i dalej bawią. I tak, to jeszcze no, wchodzą nowości. Zwłaszcza, że w dniu premiery często możesz mieć już tę grę od razu. No tak. w tym Ale często na tak. rok ona jest chyba, tak jak były e, tak, tak, mhm. tak, tak, tak. Czasem są, są znaczy w ogóle gry wypadają z tych przepustek, tak? To, 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 to też nie jest tak. To jest znaczy takie Sony jakieś... ma chyba stałą ofertę tego. Tak, God ale... of War, no, Days Gone i tak day. samo I tak samo Microsoft z tymi swoimi in-house'owymi projektami, wszystkimi Sea of Thieves, mm -hmm. tam State of Decay i tak dalej. To są takie gry, które są zrobione przez Microsoft Studios, albo przynajmniej przez first party, czyli jak na przykład, wiadomo, że Halo zawsze tam będzie, bo to jest ich first party tak. produkt. No, ale wybierając Game Passa, Game Passa, masz po prostu jakby no, całe, całe środowisko właściwie, no. tak? No bo masz jeszcze tam chmurę, możesz grać na czym chcesz, gdzie chcesz, Kiedykolwiek, gdziekolwiek. Wydaje Oczywiście się, pod warunkiem, że... że masz Internet, więc to Microsoft bardzo sprytnie rozegrał, rozegrał i sprzedaje to, to jako taki pakiet. No, i, tak? Inaczej, najlepszym dowodem na to, jak wartościowe są game passy, jest to, że wszyscy obecnie mają game passy. Tak? Wszystkie, mhm. wszystkie duże podmioty: Ubisoft, Electronic Arts, tak Sony teraz dołączyło, Microsoft już miał, wszyscy mają jakąś wersję pasa. Więc to jest dla mnie najlepszy dowód tego, że to, że to zażarło. Natomiast w drugą stronę patrząc, najlepszym dowodem na to, że stadia jest na razie przynajmniej ślepą ścieżką jest to, że żaden z tych takich systemów grania zdalnego, tak no, nawet ten GeForce Now i nawet ten Xbox, jak to się nazywało, Xbox box, Now, Xbox. No, był taki jest taki mhm. też właśnie zdalne mhm. granie Xboxowe. Żaden, żadna z tych usług nie jest dominująca, żadna z nich nie wyparła z rynku normalnego gamingu, nic się nie stało. a Asadia się zamyka, tak? To kolejna zresztą rzecz z Google'a. Tak? No tak samo Netflix mm -hmm. chyba z, odcina już tą część, tę część gamingową. 99% nie wie, że tam są gry. Tym... Tak, że... więc, więc, więc to też... Znaczy nie, no o... mi się wydaje, że oni nie odcinają, oni chcą chyba dalej, iść, nawet oni na razie Netflix przejmuje studia, tak? No oni wypuszczają te mobilne, ale nie wiem, czy wygraliście w jakąś... No nie, nie, ja w ogóle nie, nie kojarzę Netflixa z grami. I znaczy nawet... jedną rzecz ma... Minecraft. Wiem, że tam 11 Bit, tak, zdobyło, 11 Bit tam ale, ma. Ale ja nie wiem, po co mi to. Tak, ja wolę, jak już mam zagrać, to wolę Steam Decka, wolę Nintendo Switch, jeżeli mobilnie gram, albo telefon. No. Ale my też nie jesteśmy. Nasze telefony nie jesteśmy pozwalają targetem. pozwalają też, no na nieco wiele. Nie, o poziomie casualowości. Mm -hmm. Moim zdaniem to jest bardziej dla casuali. Pewnie tego chcieli, żeby właśnie to trafiło mm -hmm. do takich ludzi, którzy nie grają, a nie do nas. No bo, bo no my nie jesteście specjalistami. Bo jest, my nie szukamy tak? w takim miejscu jak Netflix. No właśnie, no dowiedzieliśmy się niedawno, że Netflix ma gry w mm -hmm. ogóle, tak? No mimo, że siedzimy w branży, bo nas to zupełnie... Nie interesuje. Obeszło, nie, w sensie nie obeszło, tylko obeszło łukiem, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Ale no to na przykład Amazon zupełnie inną ścieżkę wybrał, tak? No bo Amazon mm -hmm. idzie jakby jako takie studio, które inwestuje w tworzenie gier i ma coraz więcej no, swoich No, ale się, że tam akurat z tym tworzeniem to średnio idzie, za to Amazon ma co innego. Amazon ma Twitcha, przede tak? Mm -hmm. I Amazon Prime'a, więc jakby mm -hmm. oni są w te gry wczepieni w zupełnie innej strony i tak na nich zarabiają krocie, więc no tak, tak, niezależnie tak. od tego, czy zrobią studio, czy nie i czy to studio odniesie sukces, czy nie, na przykład ich jedyny projekt tak naprawdę, czyli ten New World cały, jeszcze no, Lost Ark chyba jest. Lost Ark, to Lost był tak ostatnie, już, tak. No dobra, to tak. Tak, tak. Jest, mhm. jest sukcesem i to widzę, że akurat jest sukces, który się utrzyma, ale New World jest klapą na dłuższą metę, tak. tak? W sensie no już się to Chyba nikogo tak. Tam nikogo. Serwery zamykane, a gra w opłakanym stanie. Bo z kolei tutaj śledzę też takich mhm. youtuberów, którzy się zajmują właśnie grami MMO i omawiają, jaka jest sytuacja na rynku. No właśnie, a jak mamy patrzeć na trendy na rynku gier, to kogo śledzić? Youtuberów, media, producentów? Kogo ty śledzisz? Youtuberów. Że... Mhm. Media tak, ale ja, jakby, wiedzę o nowych grach czerpię przede wszystkim. No oczywiście, wiadomo, jak są eventy, wszystkie trailery, jakie lecą, zobaczyć co nowego na rynku, jakie są właśnie, w jaką stronę idą. Tak, wszelkie jakieś game's, comy, zdaniem, konferencje i tak dalej, to na pewno. Wiesz, jaki jest sposób na, na sprawdzenie trendów w gier? Sprawdzić, co w tym momencie jest najbardziej grane. I tego się nie da przewidzieć, bo nikt w 2017 roku nie przewidziałby, że w marcu wyjdzie Player on Battleground. Pół roku później Fortnite skopiuje z niego główny tryb rozgrywki. I w następne cztery lata później będziemy mieli premierę filmu Dragon Ball w Fortnite. Tak jak teraz to kolega wrzucił właśnie zdjęcie, że oglądają razem anime. To jest metaversum dla mnie. nawet to tak przy okazji. Mm -hmm. Jak ktoś szuka metaversu, niech spojrzy na Fortnite'a, bo to jest w tym momencie najbliższe metawersu takiego oprócz VR-chatów, ale VR-chat jest patusiarnią <gry> Więc tam lepiej nie wchodzić, bo to jest Not Safe for Work. A tam od razu się trafia na bardzo dziwne rzeczy. Natomiast takim przystępnym metaversem, który rzeczywiście funkcjonuje w takiej metaversowej formie, dla mnie w tym momencie jest Fortnite, gdzie masz koncerty Ariany Grande. Teraz mm -hmm. mówię, właśnie wspólne oglądanie serialu, bo wprowadzili postacie z Dragon Ball. A. Przy okazji promocji filmu, jak były Avengery, to były przecież eventy av Avengerowe. No, widać, że oni kombinują na skalę dużo większą niż tylko sama gra. I jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest trend w tym momencie popularny, to po prostu zobacz, w co ludzie grają. Że inni będą próbowali to skopiować. Do momentu, kiedy nie wyjdzie kolejny nowy tytuł znikąd, zrobiony przez nikogo, tak jak było w przypadku. właśnie mm. I Player Run on Battlegrounds, to był gościu z Player Run tak? Mm -hmm. To jest jego nick. nocz, który zrobił Minecrafta, był nerdem siedzącym solo w swojej, bo on jest chyba Finem, o ile pamiętam, w swojej fińskiej kanciapie. kanciapie tak? Teraz siedzi solo w swojej amerykańskiej <laughs> kanciapie ze złotymi klatkami. Zupełnie, zupełnie niestety. tak. Tak. To pieniądze niestety też mm -hmm. bardzo mocno po, 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 pomieszały. Więc to jest bardzo nieprzewidywalny temat. Można sprawdzić, co się w tym momencie klika, ale nie jesteś w stanie przewidzieć, co się będzie klikało za dwa lata, bo po prostu ktoś może wymyślić coś nowego i wszyscy nagle się na to rzucą. tak? I wszyscy zaczniemy robić tak jak po Player Run on Battlegrounds. Wszyscy zaczęli robić gry z gatunku Battlegrounds, tak? mm -hmm. czyli takie, że się. To, igrzyska śmierć. Jak wyszło League of Legends, wszyscy zaczęli robić gry typu MOBA, multiplayer online, Battle Arena. I tak dalej, i tak dalej. Te przykłady się mogą mnożyć, mnożyć, mnożyć. To się będzie działo cały czas. To przejdźmy teraz jeszcze, już trochę waszą historię poznaliśmy, zaczniemy od Radka. Mm -hmm. no zaczynałeś już jako dziennikarz w ósmej klasie podstawówki. Obserwujesz ten rynek od wielu lat, zarówno polski, jak i zagraniczny. No ale z racji tego, że rozmawiamy o Polsce, to powiedz mi, czy my w ogóle, jako polski rynek gier, jesteśmy dostrzegani globalnie? Nie tylko CD Projekt. Wydaje mi się, że tak. Mm -hmm. <gry> że, że, że nie możemy mieć kompleksów i absolutnie nie powinniśmy mieć. I to nie tylko chodzi o jakby brandy, ale chodzi też o ludzi i o ich umiejętności. Potrafimy kształcić, znaczy z tego kraju wychodzą naprawdę mózgi, giganty, które bez problemu znajdują zatrudnienie po jednej i po drugiej stronie oceanu. Podobno mamy też sytuację obecnie z rynkiem wschodnim i z tak zwanym zaciągiem wschodnim, bo też wielu deweloperów ze wschodu traktuje z kolei Polskę jak ten zachód, jak tę ziemię mm -hmm. obiecaną, więc to jest taki kierunek migracyjny. Natomiast tak, no tutaj jakby można bardzo patriotycznie podejść do tematu i cieszyć się, że, że... się nam uda że coś się nam udało i że mam i mieć nadzieję, że nikt tego nie popsuje różnego rodzaju rozporządzeniami, tylko wręcz będzie starał się ten rynek popchnąć i, i, i nie przeszkadzać, tak? No bo jednak sami potrafiliśmy stworzyć od początku lat Potęg. 90. taką potęgę technologiczną. Może, no nie wiem, daleki jestem, bo kiedyś to takie było bardzo chwytliwe odmówienia, że Polska jest, nie wiem, doliną krzemową. Nie, nie o to chodzi, tak? Ale, ale na pewno Polakom nie można odmówić innowacyjności i takiej pomysłowości. Nie bez powodu mówi się, że Pol jak potrafi. Jesteśmy trochę takimi MacGyverami, które, które wyro, wyrosły jako PC Master Bardzo Race. ciężko i, pracujemy. I, i, no, i, I ciężko pracujemy. Przede wszystkim ciężko pracujemy. To to już pytanie do ciebie. Już wiemy, że pracowałeś w Flying White Hawk. Teraz masz swoje studio, Red Square Games. Powiedz mi, wytłumacz nam, jak wygląda założenie w ogóle studia gamingowego, tak? no bo ty, to było jest twoje pierwsze studio. No, tak. Może znaczy, i ostatnie, ono nie, ono nie, ale nie Mam nadzieję, że ostatnie w sensie, że. Nie w negatywnym się, sensie. Tak, tak. Ale opowiedz, jak wygląda ten proces? Są dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że jesteś solo gościem, który jest bardzo zdolnym programistą i potrafi wszystko zrobić sam i robi sam grę. I tę grę znajduje do niej wydawcę, wydaje tę grę, odnosi sukces, żyje potem sobie z Danów, robi kolejną grę. Tutaj chociażby przykładem jest na przykład wspomniany Karyon. Akurat to nie jedna osoba, tylko tam były dwie zasadniczo w teamie plus jeszcze muzyk, ale to jest dokładnie taki case, tak? Oni zrobili grę. Ja akurat miałem tam kontakt do, do, do znajomego wydawcy, popchnąłem tę grę do tego wydawcy, on się zajarał, gra wyszła, odniosła gigantyczny sukces. Druga opcja, to akurat jest mój przypadek, to jest taka, że trzeba znaleźć sobie inwestora. W tym przypadku akurat u mnie było tak, że to inwestorzy znaleźli mnie przez mojego kolegę, który już z nimi zaczął współpracować i zaproponowano mi oryginalnie pracować przy przy brandzie w ogóle przy marce Cyberpunk. Jest to seria książek napisana przez Michała Gołkowskiego. Znowu, no sytuacja globalna nam się mocno pozmieniała, więc zobaczymy, jak będzie z tym Cyberpunkiem. Natomiast gra zdecydowanie powstaje i jest to gra właśnie cyberpunkowa w takich realiach, no bliskich nam, czyli takich... Socrealistyczno-futurystyczny. Mm -hmm. Podbiło do mnie dwóch panów z takiej firmy, która się nazywa Gravier Investment. on po prostu inwestorzy, jest to venture capital, który, który, który szuka okazji, i tego co wiem, to to właśnie dokładnie w ten sposób działa, że bardzo no, na, na fali sukcesów polskich firm bardzo wielu inwestorów zainteresowało się gamingiem. Oni mi zaproponowali pracę, ja sobie policzyłem w głowie, co mogę jeszcze w życiu zrobić, i zło, założyliśmy team po prostu. Znalazłem wielkim problemem, bo to jest znalezienie dobrych ludzi jest w Polsce bardzo, bardzo trudne, bo jest straszne ssanie na rynku. Znaczy specjaliści są rozchwytywani, na skutek ostatnich wydarzeń geopolitycznych i powiem, medycznych, czyli pandemii, bardzo się mocno pozmieniały warunki pracy. Znaczy, już nie jesteśmy uwiązani do, do miejsca, teraz praktycznie można pracować wszędzie, więc bardzo często zdarza się, że ci ludzie, którzy pracują, pracują w kilku miejscach naraz. Więc zaczęło się od tego, że przyszli inwestorzy, potem żeśmy zaczęli szukać ludzi. Oczywiście też na początku był też pomysł na grę, no bo to jest jakby kluczowe, że trzeba mieć ten pomysł, wizję tego, co się chce zrobić. Złożyliśmy team, potem żeśmy ten team budowali jeszcze Konsekwentnie w trakcie następnego roku, i teraz jesteśmy już Pri alpha czyli niedługo będziemy w stanie. No, mam nadzieję, że już niedługo pokażemy w ogóle gameplay i jakby zrobimy reveal całego tytułu. Przy czym największą kwestią w ogóle dla wszystkich tych firm, to wiem, bo patrzę dookoła po wszystkich moich kolegach, to jest znalezienie wydawcy i to jest największy mm -hmm. problem. Problem jest po pierwsze, dlatego że wydawców jest stosunkowo w sumie niewiele, znaczy jest wiele tych firm, ale takich, którzy są w stanie Ci zagwarantować sukces jest stosunkowo niewiele. Drugie dlatego, że jest gigantyczna konkurencja. Znaczy tych firm w Polsce w tym momencie mamy chyba grubo ponad 500 według ostatnich e, badań. E, nie wiem, czy nawet teraz już to nie skoczyło do 800, bo to badania to pamiętam sprzed przynajmniej roku to było 500, także tak jak mówię, ta konkurencja jest po prostu za, zabójcza. To jest troszeczkę połączenie szczęścia, no ja akurat jestem też specyficznym przypadkiem, bo przez to, że ja tyle w tej branży pracuję, to jakby łatwiej było mi zaufać, znaczy zaufać mojej osobie, mm -hmm. że, że wiem, co chcę zrobić, jaką mam wizję, niż przy zupełnie nieznanym studyjku, które, które się wzięło znikąd. Więc jeżeli miałbym dać radę komuś, w jaki sposób to zrobić, dobry prototyp, to jest właściwie podstawa. Tak? Dobry prototyp, najlepiej już tak grafiką, bo to jest też kolejna rzecz. Inwestorzy nie nie rozumieją gier na tak zwanych greyboxach. Na boxach. Gra, jak się robi, to na początku się układa, na przykład mapę, układa się z takich szarych pudełek, które nie mają żadnej grafiki, po prostu szare pudełko z cieniowaniem, tak? uh -huh. a postać gracza czasem może być kapsułką, po prostu takim tiktakiem, który zasuwa i z którego wys wyskakują kuleczki, że uh -huh. to on strzela. W ten sposób się robi prototyp, oczywiście tu przesadzam i upraszczam bardzo, uh -huh. ale troszkę tak to wygląda na początku i to też wiem z doświadczenia, że dopóki nie zobaczą czegoś namacalnego, fizycznego, to sprzedaje wizję, to ciężko jest ich przekonać do tego, że to jest warte zainteresowania. do tego moja rada do wszystkich młodych twórców to jest zróbcie fajny prototyp. To kolejna rzecz, zróbcie dobrego gifa animowanego ze swojej mm -hmm. gry. To jest moim zdaniem, ja będę cały czas wymywał, że to jest jeden z najfajniejszych sposobów na wypromowanie się i wyskoczenie, tak zwanym visibility. To jest zrobienie pięciosekundowego dobrego gifa, nawet nie trailera, tylko pięciu sekund gameplayu, w tym się dzieje coś fajnego. W ten sposób zażarł Ruiner, Czyli mm -hmm. cyberpunkowa strzelanina. Raycon, Game, Raycon Games. Moi, moi znajomi zresztą serdecznie to zrobili, oni też tak. zrobili po prostu to bo temu to był 2015 czy 2014 rok. Ale to jest racja, bo to, to jest... GIF mi sprzedał tę grę. Jak ja zacząłem Carion, tego gif tak to ja chciałem grać w tę grę i ja zacząłem tak ją śledzić. i To był chyba Dokładnie. taki przykład właśnie takiego virala, gifowego gif gifowego, gif wirala gifowego który... tak, wirala. to jest najlepsza rzecz. Tak samo przecież w My Friend Pedro. Tak. Jeden, jeden typek strzelający, zabijający kogoś rykoszetem od patelni. I wystarczyło. Carion, mm. Bloody da, da eria, jak to my się śmiejemy z Sebastianem. Czyli Nie z macka. Kupa mięsa, łażąca, pikselowa, łażąca ma małym wycinku mapy, gościu miotaczem ognia i ta kupa mięsa zjadająca jednego typka. I tyle wystarczyło, żeby ta gra wybuchła po prostu. To jest mój, 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 mój jakby, rzecz wydając na Twoje pytanie, w jaki sposób zacząć? Zrobić prototyp, zrobić fajnego GIFA i próbować się przebić po prostu z tym. Tylko pytanie, czy tym przekona się inwestorów, którzy wiesz, zaglądają do raportów finansowych Jak z kółki, masz... Pięć tysięcy polubień pod Twoim gifem. Mm -hmm. i, liczby i, przekonają i liczby, ich. I tak? ludzi, którzy mm -hmm. krzyczą, o mój Boże, dawajcie mi to zaraz. I, i rzucają gifa z pieniędzmi e, sypiącymi e, <laughs> e, po prostu się z nieba. To tak, to chyba to przekona inwestorów, przynajmniej część. No dobrze, słuchajcie, teraz na koniec. Mam nadzieję, że spodziewaliście się tego pytania, nawiązując do Waszego programu. Jakie każdego z osobna, proszę. A jak macie coś wspólnego, to też możecie powiedzieć, jakie było wasze największe fopa w karierze? Nie wiem, kto, kto zacznie. O, to, jest, to jest w ogóle bardzo, bardzo. Znaczy, ja, 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 ja znam odpowiedź, e, ale nie, Tadusza, ale nie mogę to powiedzieć. E, bo nie wiem, ja jakoś zawsze jestem taki krystaliczny, jestem prymusem. O, tak, więc, e, i nigdy nie popełniasz e, błędów. E, nie... Tadeusz może to potwierdzić. Ja jestem zawsze tak? przygotowany, ja piszę scenariusze. Ja się... przygotowany do tabelki. No Tak, tak, no? Ja jestem zawsze no? taki bardzo mocno, wiesz, policzony i jestem zawsze na czas. Późniejszy. To, się... to jest to opozycja, tak, bo ja z mm -hmm. kolei jestem zawsze 15 minut spóźniony na nagranie. P to już dzisiaj przyszedł dość punktualnie. Radek cię pewnie przypilnował. To dzisiaj, to, to, no, no, no ja wie. przypomniałem, że dzisiaj mamy nagranie. Ja, ty, ty, czasach, kiedy mam koło, to <laughs> się nie spóźnia. Więc myślę, że moim popa największym jest taki po prostu cholerny perfekcjonizm. Ale taki po prostu taki na, najgorszy, że ja się sam po prostu z tym męczę. Że, że szczelny, u mnie radę. musi być to wszystko takie pod linijkę. Nie? I że uważam, że, po, że świat wcale nie, nie powinien być stworzony pod Ale nawet jak nic nie Czerwone paski... Świadectwa, i tak, tak dalej. Tak, więc... tak. Ja mu to wytykam za każdym razem, kiedy mm. rozmawiamy, że jest obrzydliwym prymusem. Jest obrzydliwia po prostu perfekcyjny no ja i mam... to jest moje Może największe poparcie. Ja, ja, ja mam taką, że ona jest, to jest jedno z największych top, jakie w ogóle w życiu zrobiłem, i ona jest tak strasznie zawstydzająca i tak bardzo krzywdząca, że nie mogę jej opowiedzieć. Naprawdę. Nie, no ale no zacznę i radek mogę. nas zanudził swoim perfekcjonizmem. Nie. Powiedziałem bardzo. powiedz, powiedz przyjście do tego programu. Jego bardzo chorej osobie. To, to my to słyszymy często. Nie mogę powiedzieć, no bo okay, to naprawdę... No. Nie... Znaczy, to by do, dotyczyło bardzo takiej historii. Ta, tak, no nie dobrze, nie, a historia waszym... na końcu się kończy tragicznie, więc nie, mm. nie, tak, nie mogę tak. po prostu, A w waszym ale... programie? Mieliście jakąś na wizji? Jakąś tak, coś... mieliśmy, ja raz prawie usnąłem na programie, w trakcie programu, <grym> przepraszam. Dobra. Gość nie tak nudny, że nudny, że po prostu usypiałem i musiałem bardzo walczyć, żeby, żeby nie, nie usnąć. Parę razy urwał mi się wątek w trakcie zdania, To mi się w ogóle często zdarza. Dzisiaj prawie mi się udało tutaj wywalczyłem już byłem tak, a dobra. A to, nie, to, to czekaj, powiem. to na przykład cen komputera. Na o, radio zalał komputer mhm. Zdarzyło mi się, że mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo gościa, prezesa, prawda, tutaj siedzimy, rozpoczynamy program, a ja... Prezesa platizia, e, tak, tak, zacząłem mhm. po prostu gestykulować, chciałem zadać takie poczekaj, super, po, idealne, perfekcyjne nie, 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 pytanie. Proszę tam uważaj, bo tutaj laptop stoi, <laughs> <Powiedz>, dobrze? <laughs> powiedz jeszcze, coś żeś powiedział na pięć sekund przed tym. Nie, to nie ja, Majczan. Wydawca, reżyser, realizator, no, człowiek orkiestra. Skalował mnie, że ja zaraz wyleję wodę. Odstaw tę wodę Tadeuszowi, bo na pewno Tadeusz ją rozleje, po czym 5 minut, później sekund radził, później ja rozlałem tę wodę, oczywiście zalewając całe studio i, i, i ten to potem były przebitki z tego. No, gość, czyli Karol, mam potem napisał, czy komputer działa. Komputer przetrwał, także. A, no mam topę, która nikomu nie sprawi przykrości, bo raczej ta osoba w życiu nie uspieszy tego programu. To klasyczna akcja. Zapytałem kiedyś mojej koleżanki, która nie była w ciąży, czy jest w ciąży. Czyli była po prostu no. No, Sama sobie dopisz, dlaczego mogłem zadać takie pytanie. Było to strasznie, strasznie niezręczne. Tak, tak. No, ale w sumie to my zazwyczaj zadajemy to pytanie tak. o największą fopę, No nie byliście przygotowani. Wybiłaś nas na z tej strefy ja, ja tylko nie mogę opowiedzieć tej mojej największej. A ja nie mam po prostu. W to. No, on nie, nie ma, bo jest, no. jest idealny. A to jest prawda, on naprawdę taki. On ma no. zawsze napisany scenariusz do tego programu każdego, pamięta wszystkich godzina. No, ja to dobrze, Goście że masz taką osobę i obok. No tak, Wiem. no dlatego to jest właśnie jakby też tajemnica chyba sukcesu, że udaje nam się już siedem sezonów współpracować, no bo teraz zaczynamy siódmy sezon. Cały czas Szukamy inwestorów. Ale ja przypominam, że tutaj jest, jest miejsce, tak, widzicie, ale jest, ja mam wysokie czoło na Twoją jest to, reklamę. Ale radę też mam wysokie czoło. Tak, tak. Nawet będzie, że wyższe, wyższe niż Ty chyba. Nie ja wiem, do... bo on się ja. Ale ja mogę po prostu więcej zmieścić. A to była, w ogóle to, to była bez przesady. Miłość od pierwszego wejrzenia, bo jak żeśmy pierwszy program nagrali. To było taki insta stryk po prostu. Tak było widać, że tam za, zaskoczyło po prostu, że jest totalna chemia między nami, że się uzupełniamy. Ale się strasznie stresowałem na pierwszym nagraniu. Pamiętam. A w ogóle nie było po tobie widać. No właśnie, ponieważ... <laughs> Oczywiście. On no, był przygotowany A nie, nie. do tego stresu. Ja ten mam, mam częściej poprawiany make-up. To z takich ciekawostek. A zawsze się poci, tak. I to już <laughs> zawsze mi wytyka, że to, to, to przez to, że nie jestem profesjonalny. To dobrze, że mamy klimatyzację włączoną. Tak, jest, jest, jest bardzo przyjemnie, ale w naszym studiu też jest przyjemnie, dlatego będziemy... Szukać inwestorów. No, no, i i tak. Do tego będziemy Was zabawiać do końca roku nowymi odcinkami, bo to mamy w, w perspektywie odcinek? 17 nowych oh. odcinków. Także 29 sierpnia zaczniemy. Jutro mamy nagranie. To w zależności od tego, kiedy oczywiście mm -hmm. to będziemy już pewnie po nagraniu tych pierwszych odcinków, ale właściwie w tym tygodniu, kiedy my rozmawiamy, nagrywamy też pierwsze odcinki z tego nowego serialu. Ja jeszcze o FOPie jedną rzecz na koniec powiedzieć, bo FOPa w moim życiu dziennikarskim, które jest dosyć długie, bo jednak od no, lat 90. Od lat 90. cały czas to giereczkowe dziennikarstwo było w jakiś Sposób tam blisko mnie, z małą, bardzo przerwą. Dla mnie, Fopa jest w 100% moim największym opus magnum, i jest to program, z którego jestem niesamowicie dumny i zadowolony, bo to są fajne rozmowy z fajnymi ludźmi. One są nie do końca o grach, bo my tam nie rozmawiamy tylko o grach, rozmawiamy przede wszystkim właśnie, rozmawiamy o ludziach. Jak, nawet jak mają do opowiedzenia o jakimś projekcie, z którym są związani, to jednak zawsze zaczynamy od tego, żeby pogadać z tymi ludźmi. I mam takie poczucie, że taką troszeczkę misję, żeby nasi dewowie, których mamy... Czy można mówić zajebisty u was na... Ten mm, można. Jeszcze później zapytamy redaktora w, naczynnego. Wypikacie wy, wy najwyżej. Mamy tak. naprawdę zajebistych deweloperów. Świetnych z ludzi, ludzi. którzy, którzy siedzą w tej branży od lat, są jej legendami, którzy zasługują na tak spotlight. Z zasługują na to, żeby trafić w końcu w światło reflektorów, żeby by ludzie o nich usłyszeli. Tak. A jednocześnie są super zawstydzeni tym, że są zajebiści. Tak. To zawsze prawda. jak rozmawiamy z tak, nimi. To... Są zawsze tak strasznie zaskoczeni, że w ogóle my chcemy z nimi <laughs> rozmawiać o nich. I wydaje mi się, że też miarą sukcesu naszego programu jest to, kto nas ogląda, ogląda nas polska branża. Mi to straszną, sprawia straszną satysfakcję, że moi koledzy deweloperzy chcą słuchać rozmów naszych o, z naszymi kolegami, czasem z nimi samymi. Tak, a dla nas chyba takim naj, najlepszym też takim komplementem jest wtedy, kiedy mamy bardzo zdenerwowanego gościa, który Cię mówi, Boże, o czym ja będę mówić przez te 44 minuty, a jak już jest koniec programu, już my dziękujemy, to ta osoba wstaje i mówi, To już? Nie, ja nie powiedziałem? Ni nic nie powiedziałem, albo nie powiedziałem. Tak, że w ogóle jak? Już ten czas poleciał. A jeszcze jest jeden fajny moment, kiedy propsują rodzice, bo, bo oni są poza grami. W ogóle mm -hmm. oni nie grają, nie wiedzą o co chodzi i tak dalej. Więc jeżeli my jesteśmy w stanie. Nic nie rozumiem tego programu, ale. Mówić po ludzku do niegraczy o grach i wchodzisz naprawdę bardzo głęboko w niektóre historie, to chyba jest najlepszy komplement, no który można usłyszeć. Znaczy, to jeszcze Wam powiem na koniec, jak przygotowywałam się do tego odcinka, też gdzieś znalazłam określenie, że Wy też jesteście weteranami bądź legendami polskiej branży. O. Ale Tym. no bardziej oczywiście od tej strony dziennikarskiej, ale tak znalazłam też takie określenie. No, my spełniamy tylko swoje marzenia. <głosy> <głosy> <O. Już nie głosy> <być> takim... <noise> ja, ja jestem dinozaurem. Przy tym. Ja też jestem dinozaurem w sumie. No, ale, ja raz, to jeszcze nie. Jeszcze nie. ale No Ale w mediach tak. A w mediach absolutnie jestem tak. W... ale w Giereczkach jeszcze jesteś takim oseskiem młodzi młodziutkim, takim chłopczykiem. Tak, ale mimo wszystko. Który bardzo sobie dobrze e, radzi. Mimo wszystko cieszę się, że, że, że mogę robić taki program. No bo poszedłem po to, żeby do telewizji, żeby raz nauczyć się tej telewizji. A dwa, żeby po prostu mówić o grach, który, w które gram od małego oseska de facto. I, I zanim zacząłem chodzić do redakcji, to jeszcze tworzyłem takiego Zina, mam załatwiła mi taką maszynę do pisania ze swojego biura i ja właśnie wtedy wycinałem screenshoty z Gamblera i Top sekretów wklejałem je na kartkę A4 i dopisywałem swoje teksty. Więc ta, ta, taki był początek, takie zarzewie w ogóle zainteresowania. Mamy taki, zainteresowania. taki nasz running joke. Z Radziem, że jak żeśmy zaczynali robić program, to Radek dostał, dostał się chyba w ogóle, ktoś tak napisał w jakimś komentarzu, że tak skąd ten gościu się wziął, co on może wiedzieć o grach, uh -huh. tak? no bo nie był z branży. No już teraz 3 lata później, 4 lata później, 5 lat później, 5 lat później, uh -huh. Polskie. 5 lat później już nikt nie zadaje tego. Programu. Wręcz ten człowiek, który, co on może wiedzieć o grach, miał przyjemność współprowadzić Digital Dragons, co też jest takim zawodowym uh -huh. osiągnięciem, bardzo konkretnym to, zawodowym osiągnięciem. Dobrze, pozdrawiamy Cię, Mati. Także no, no mówię, no super, tak? no Nie ma, nie ma co narzekać Fajnie, że możemy to robić i byśmy to mogli dalej, dalej robić. E, kontynuować. Tak, czy po prostu kontynuować. Kontynuować tą dalej. Kontynuować dalej e, tę przygodę. To panowie, tego wam życzę. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za rozmowę. I wiecie, udało nam się nawet zahaczyć jakiś wątek inwestycyjny, coś tam mm -hmm. o spółkach giełdowych udało nam się porozmawiać. Wam życzę sukcesów i do usłyszenia. Dziękuję Dzięki serdecznie. bardzo.